I zaczynamy Odyseję Wyborczą. 29 maja, godzina 10.10. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na www.net.fm. Słyszymy się w internecie oraz słyszymy się na falach UKF w 8 miastach wojewódzkich. Jak zwykle, czyli nic się, proszę Państwa, nie zmieniło, poza tym, że jutro Boże Ciało, przed nami długi weekend. Muszę powiedzieć, że w Warszawie już czuć, że jest co nieco mniej samochodów, co nieco mniej ludzi. Można swobodnie przejechać przez miasto. To dopiero początek kolejnego majowego, długiego weekendu. Jak to się na gospodarce odbije, tego nie wiem, ale to może i dobrze. Teraz mamy pracować krócej, to może i więcej długich weekendów się przyda. Weekendu nie mają politycy. O tym powiemy po godzinie 12 w Kurierze w samo południe. Tam będzie dużo o polityce i o takiej bieżącej kampanii wyborczej. A dzisiaj w Odysei Wyborczej zabiorę Państwa w długą rozmowę i to będzie rzeczywiście rozmowa o wyborach europejskich, ale nie w sensie partyjnych przekazów, prostych konferencji i takiej, chciałbym się powiedzieć, młódzki politycznej, którą co dzień nas raczą aktywni politycy. Porozmawiamy być może o tym, co jest w wyborach europejskich najistotniejsze, czyli o pieniądzach. Kto zapłaci, kto straci. A kto zyska, kto będzie na plusie po tym, jak zmieni się Unia Europejska, tak jak tego chcą niektórzy decydenci. W naszym studio gość Piotr Nowak, były minister rozwoju technologii, wcześniej wiceminister finansów z wykształcenia, między innymi cybernetyk, co mnie bardzo zawsze ciekawiło. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam naszych słuchaczy. To ja na początek prosto zapytam o tą cybernetykę. Skąd był, dlaczego młody człowiek postanowi pójść na VAT i studiować tak niecodzienny przedmiot? O co chodziło? Jeśli chodzi o VAT, decyzja zapadła z jednego prostego względu, ze względów finansowych. Wojskowa uczelnia była darmową uczelnią i to był jedna z głównych decyzji. Natomiast Wydział Cybernetyki był elitarnym wydziałem. Kształcił z punktu widzenia właśnie informatyki i co teraz jest bardzo na topie, no sztucznej inteligencji. Ja osobiście specjalizowałem się, to się tak nazywało, zautomatyzowane systemy dowodzenia, więc to była i sztuczna inteligencja, i cyberbezpieczeństwo związane z tymi systemami. To był jeden z czynników. Drugim motywem było to, że była to wojskowa uczelnia, można było służyć ojczyźnie. Przez 5 lat byłem w wojsku, miałem zaszczyt dostąpić promocji oficerskiej, ale po 5 latach moja przygoda z wojskiem się skończyła, w międzyczasie studiowałem również w Szkole Głównej Handlowej i później również na innych uczelniach. To prawda, to dossier jest dość obfite, ale rzeczywiście ta podstawa cybernetyki bardzo mnie intrygowała, bo ja znam tylko jeszcze jednego polityka, a jednak minister to jest polityk, jakby nie było. Pan co prawda nie jest partyjnym członkiem, działaczem, ani nie był posłem, ale no, minister to już funkcja polityczna. Drugi polityk, który zajmował się cybernetyką, tylko nie wiem, czy pan minister zgadnie. Korwin-Mikke. Tak jest, dokładnie. To jest drugi znany mi polityk, który oczywiście miał w swoim dossier. Tylko on nie od matematyki, tylko od strony filozoficznej, zdaje się, wchodził w temat cybernetyki, więc trochę być może od drugiej strony. No dobrze, to jak cybernetyk, były minister wiceminister finansów i minister rozwoju patrzy na taki wywiad i takie zdanie. Aby zmobilizować potrzebne inwestycje, musimy poważnie podejść do prawdziwie zintegrowanego europejskiego rynku finansowego z Unią Bankową i rynków kapitałowych w jego centrum, rozwiązując problemy fragmentaryzacji i zapewniając globalną konkurencyjność europejskiego sektora finansowego. Tajemnica nie jest wielka, to cytat z wspólnego artykułu Manuela Macrona i Olafa Scholza dla Financial Timesa. Co chcą nam powiedzieć europejscy przywódcy, panie ministrze? To ten element wspólnej Unii, jeśli chodzi o sektor finansowy, to jest tylko malutkim elementem tego, ponieważ ja interpretuję ten artykuł w ten sposób, że przywódcy, czyli Olaf Scholz i Emmanuel Macron, przywódcy Niemiec i Francji, pokazują, de facto narzucają, no nie chcę, żeby to powiedzieć, pewne kajdany, ale pewne ramy dla nowej Komisji Europejskiej. Oni wprost mówią, w którym kierunku widzą, żeby Unia Europejska poszła. I to jest tak jakby narzucenie pewnych ram dla przyszłego szefa czy szefowej Komisji Europejskiej i dla całej Komisji Europejskiej. Musimy sięgnąć troszeczkę głębiej, ponieważ jakiś czas temu przewodnicząca Komisji Europejskiej pani von der Leyen zobligowała Mario Draghiego, to jest były szef Banku Centralnego, były krótko, chyba 1,5 roku czy rok, premier Włoch, technokrata, mądry człowiek, ale ona zobowiązała go do stworzenia grupy i napisania raportu, który przywróci konkurencyjność Unii Europejskiej. Ponieważ Unia Europejska
niestety, ale od wielu, wielu lat traci swoją konkurencyjność, traci udział w rynku globalnym. W 2011 roku Unia Europejska w całym globalnym PKB była na poziomie Stanów Zjednoczonych, czyli i Stany Zjednoczone, i Unia Europejska miały po około 21% udziału w globalnym PKB. Na dzień dzisiejszy Stany Zjednoczone mają 26% udziału w PKB, a Unia Europejska 17-18%. To pokazuje, że Unia Europejska kurczy się, jej rola w świecie maleje. Jest to bardzo niepokojące. Znaczy kurczy się w tym sensie, jeżeli dobrze pamiętam, to jednak PKB całej 27 jest wyższy, tam 28, żeby Brexit nie zaburzał rachunków. Jednak trochę się jako kontynent rozwijamy, tylko że inni rozwijają się znacznie szybciej. Tak, relatywnie się kurczymy. Natomiast ten raport Mario Draghiego jest troszeczkę o tyle niepokojący, że jest on owiany wielką tajemnicą. Nikt de facto nie wie, co w tym raporcie jest. Ja tylko słyszałem, że być może powstanie, ale rzeczywiście jako dziennikarz żadnych przesłuchów, plotek, półsłówek nie słyszałem, nie wiem. Moje doświadczenie w funkcjonowania, patrząc jak działa Komisja Europejska, jak funkcjonuje Unia Europejska, gdzie miałem przyjemność przez ten okres mojej pracy w Ministerstwie Finansów, czy w Ministerstwie Rozwoju, ale również przez 9 miesięcy jako doradca szefowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Stanach Zjednoczonych, widziałem, jak te międzynarodowe fora działają. I jest niestety, ale w Unii Europejskiej jest część członków, która jest uprzywilejowana, typu Francja, Niemcy, Włochy, kiedyś to była jeszcze Wielka Brytania, które mają dostęp do innego zasobu informacji. One kształtują bardzo często różnego rodzaju podstawy programowe, one bardzo często kształtują zręby pewnych programów, dopracowują detale, a potem w formie czy to jakichś grup wysokiego szczebla, czy to jakichś think tanków, tego typu rzeczy są wprowadzane na agendę Unii Europejskiej. Tak samo dzieje się z tym raportem Mario Draghiego. Jestem całkowicie przekonany, że zręby tego raportu właśnie widzimy w tym artykule, który ukazał się w Financial Times. Niedługi, to jest króciutki artykuł, chciałoby się powiedzieć. Tak. To są parę, ale bardzo esencjonalnie zawartych akapitów. To jeszcze do tego zdania wrócę. Co znaczy, że musimy stworzyć zintegrowany europejski rynek finansowy z Unią Bankową i z rynkiem kapitałowym? Jak to rozebrać na taką rzeczywistość? Dlatego, panie rektorze, musimy właśnie się cofnąć wcześniej. Raport Mario Draghiego, gdzie część przywódców ma do niego dostęp, tworzy to, co powinna zrobić nowa Komisja Europejska, żeby przywrócić konkurencyjność Unii Europejskiej. Tam powstaje niezadowolenie, ponieważ część liderów politycznych ma do tego dostęp, wie mniej więcej, co tam jest, jest konsultowana. Jestem ciekawy, czy polski rząd ma dostęp, czy jest konsultowany, ma wiedzę i czy nasze grupy, nasi przedsiębiorcy są również konsultowani, ponieważ bardzo często są konsultowane największe grupy przemysłowe w Unii Europejskiej, w Niemczech, we Francji, we Włoszech, a potem polscy przedsiębiorcy dostaną pewne regulacje i będą musieli się po prostu do nich dostosować. Więc to jest pierwsza, że tak powiem... Pod tym względem Unia dwóch prędkości realnie istnieje. Tak, i to od dłuższego czasu. Nie ma co się oszukiwać. Unia nie jest wspólnotą, gdzie my jako Polacy możemy nic nie robić i wszyscy będą dbali o to, żeby w Polsce było dobrze. Nie, musimy tam w ramach Unii, Unia jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla Polski, korzystamy na tym i powinniśmy być w Unii cały czas. Natomiast nie bójmy się, wyjdźmy z kompleksów i próbujmy przemodelować tą Unię. Pokażmy naszą wizję. Natomiast wrócę do raportu Mario Draghiego. On miał w kwietniu miał swoje wystąpienie w Holandii czy w Belgii i powiedział jedną rzecz w swoim przemówieniu, że kraje, które są bardziej konkurencyjne od Unii, czytaj Stany Zjednoczone, Chiny, działają jako jeden kraj. My jako Unia nie zdobędziemy konkurencyjności, jeśli będziemy działali jako grupa poszczególnych krajów. Ja to parafrazuję. Musimy działać jako jeden kraj. Musimy przedefiniować ramy wspólnoty, musimy przedefiniować współpracę pomiędzy krajami i działać jako jeden kraj, jak do tej pory nigdy wcześniej to nie było w Unii Europejskiej. A co znaczy działać jak jeden kraj? Znaczy mieć jeden system podatkowy, jeden system wspierania przedsiębiorców, jeden system, jedną przestrzeń dla rynku finansowego. Panie redaktorze, i teraz był temat zmiany traktatów, gdzie widzieliśmy, że pewne zręby zmian traktatów tworzą centralizację Unii Europejskiej. To się tak jakby spotkało z dużym oporem. Powstaje raport Mario Draghiego, gdzie z przemówienia jego w kwietniu możemy my, jako Polacy, dowiedzieć się pewnej rzeczy. Ja mówię, jestem ciekawy, czy polski rząd wie, co się dzieje i dobrze było, żeby taki raport został upubliczniony przed eurowyborami, ale niestety on celowo jest upubliczniony, będzie po eurowyborach. I to są kluczowe rzeczy, tak? I z tych zrębów my się dowiadujemy, natomiast wydaje mi się, że główne, podstawowe te
te rzeczy, które są, pojawiły się w artykule FT, napisane przez Scholza i Macrona, gdzie widzimy, że oni chcą po pierwsze, chcą, żeby Zielony Ład i transformacja cyfrowa zostały sfinalizowane. Czyli nie ma sytuacji takiej, że Zielony Ład zostanie zmieniony. Tu jest wręcz przeciwnie. Jest nacisk na to, żeby on został sfinalizowany. Twardo w tym artykule jest powiedziane, że ci przywódcy chcą, żeby Europa, czytaj Unia Europejska, była pierwszym kontynentem, który ma, jest neutralny klimatycznie. Czyli cel 2050 neutralności klimatycznej, oni go podkreślają i mówią, tak, my to chcemy osiągnąć. W pełni zdekarbonizujemy nasze systemy energetyczne i osiągniemy to w pełni zintegrowanym i połączonym rynku, ale respektując narodowe wybory dotyczące odpowiedniego miksu energetycznego. Oczywiście. No jak więc to rozumieć? To należy rozumieć, że będziemy Zielony Ład wprowadzali na siłę i oczywiście możesz mieć miks dowolny, możesz sobie korzystać z energii z węgla, ale żeby kupić certyfikaty, które ci pozwolą emitować tą energię, to cena certyfikatu być może będzie 5 razy wyższa niż obecnie i z punktu widzenia tego taki kraj traci konkurencyjność i mu się nie opłaca posiadać energii na przykład z węgla, tak? Jest powtarzane cały czas o strategicznej autonomii. To jest jakaś fantasmagoria, ponieważ Unia Europejska nie posiada zasobów, żeby być całkowicie autonomicznym, niezależnym krajem. Jeżeli mówimy o transformacji energetycznej, czyli z jednej strony być może atom, być może elektrownie gazowe, ponieważ no, z odnawialnych źródeł energii typu wiatraki i panele słoneczne to jest nie do utrzymania, to tak system nie da się utrzymać, żeby on funkcjonował. Potrzebne są te elektrownie szczytowe. Przy całej technologii, jeśli chodzi o samochody elektryczne, to proszę zauważyć, że potrzebne są pierwiastki do tego tworzenia. Tego nie ma w Europie. No więc o jakiej autonomii strategicznej my rozmawiamy, tak? To są fantasmagorie po to, że politycy chcą wyjść, powiedzieć, będziecie z każdym dniem młodsi, ładniejsi i bogatsi, tak? A płacicie nam wyższe podatki, no to się Zielony Ład nie i transformacje, to jeszcze w naszej rozmowie się terminy pojawią. Naszym gościem Piotr Nowak, były minister rozwoju i technologii w rządzie Mateusza Morawieckiego, wcześniej w rządach i Beaty Szydło, i Mateusza Morawieckiego, wiceminister finansów. Panie ministrze, ale też doszedłbym do tego rynku finansowego, Unia Bankowa, rynki kapitałowe. Jak stworzyć jedno państwo? Państwo ma ten jeden z przywilejów, że ściąga podatki. To jest tak. Jeden z atrybutów państwa. Różnie może być federalnie, może być różnie, no ale z reguły to państwo ściąga podatki, potem je różnie redystrybuuje. Teraz podatki już nie będą państwowe, nie będzie polski KAS i polski minister finansów je ściągał, tylko będzie je ściągać Bruksela. Jaka jest rewolucja podatkowa? Tego nie wiemy. Natomiast no, nie tylko podatki, ale również jednym z elementów państw było to, że mogły emitować swoją walutę. To jest jeden z przywilejów państwa. My jeszcze go mamy, tak. Wiele i państw. Powinniśmy go utrzymać jak najdłużej. Natomiast nie wyobrażam sobie, żebyśmy na jakimś obecnym etapie byli w stanie z tego zrezygnować i zaakceptować w ogóle zmianę traktatów, która pozbywa się prawa weta. To byłoby... No, nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Natomiast proszę zobaczyć, jeśli chodzi o jednolity rynek finansowy. No, Unia Rynków Kapitałowych już jest od wielu lat powstaje. Jest to z jednej strony dobre rozwiązanie dla nas jako rynku małego, gdzie my jako kraj borykamy się z jakimś brakiem kapitału. Stworzenie pewnych jednolitych regulacji, jeśli chodzi o rynek finansowy, będą dla nas korzystne, ponieważ inwestorzy, którzy posiadają duże sumy pieniędzy, jeśli przeanalizują w danym kraju cały ustrój prawny, prawo upadłościowe, podatkowe, pewne rzeczy związane z inwestycjami kapitałowymi, ja nie wchodzę w system podatkowy szeroko rozumiany, to jeśli przeanalizują w jednym kraju, wiedzą, że w poszczególnych krajach jest podobny, to im łatwiej będzie inwestować. Więc z tego punktu widzenia jest łatwiej. Natomiast jeśli chodzi o Unię Bankową, Unia Bankowa już funkcjonuje. Żeby przystąpić do waluty euro, trzeba przystąpić również do Unii Bankowej. Tak, Unia Bankowa składa się z kilku filarów. Pierwszy to jest zharmonizowany nadzór nad sektorem bankowym, czyli wstępując do Unii Bankowej, również gdyby ktoś chciał wstąpić do euro, no wstępowanie do Unii Bankowej bez wstępowania do euro nie do końca chyba ma sens, ale oddaje się nadzór nad sektorem bankowym do Frankfurtu de facto, bo Europejski Bank Centralny sprawuje ten nadzór. Dodatkowo oddaje się drugi filar, czyli tak zwaną przymusową restrukturyzację banków, również do Frankfurtu. I to też ucieka z Polski, z Warszawy, tak. Z KNF-u, tym, z NBP-u. Tak, o tym się nie mówi bardzo często, jak się mówi o przystąpieniu do euro, porusza się tematy
czysto ekonomiczne, ale również są tematy, no, tematy są zagadnienia ekonomiczno-polityczne, tak, troszeczkę oddania władzy, między innymi w związku z nadzorem banków, ale również z upadłością banków. My doświadczyliśmy tutaj kilka działalności. W naszym wypadku wykonuje to Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który jest nadzorowany merytorycznie przez ministra finansów i mamy tą władzę i kompetencje w kraju, więc to jest druga ważna rzecz. Jest tak zwany trzeci filar Unii Bankowej, czyli Europejski System Gwarantowania Depozytów. Unia Europejska... Z którego, zdaje się, my korzystamy. Czy tak się nam mówi, że nasze depozyty do 100 tysięcy euro są bezpieczne, tak. Co by się nie działo, na pewno je otrzymamy. Tak. I to gwarantuje rząd polski. To nie ma nic wspólnego z... Czyli to jest nasza gwarancja. Tak, to jest nasza gwarancja rządu polskiego i ona jest, proszę niepokoić, to jest wystarczająca gwarancja. Natomiast jest próba stworzenia europejskiego systemu ubezpieczenia depozytów. Ona, dyskusja trwa od 2014, czyli już no, 10 lat praktycznie ich chyba powoli dobiega do końca, ale nie jestem pewien. Polega na tym, żeby stworzyć jeden europejski system i jeśli na przykład bank, nie wiem, we Włoszech, czy w Hiszpanii, czy w Niemczech popadłby w tarapaty i trzeba by wypłacać depozyty, gwarancję depozytową dla Niemców, Włoch, czy innej nacji, polskie banki, polski system bankowy, czytaj opłaty, które byłyby nałożone na polskich konsumentów, wzrosną, bo trzeba w tym kontrybuować. A z punktu widzenia skali i nadzoru, no to my mamy bardzo malutki system bankowy, tam są potężne banki i z drugiej strony my mamy zdrowy sektor bankowy, więc to jeden z bardziej odpornych na starym kontynencie. Jak i bardzo dobrze prowadzony, tak. Tak, stres testy, jak się przeprowadza, tak. To nasze banki często liderują, albo w ogóle są na pierwszym miejscu, tak się zdarza. To są rzeczy przy wstąpieniu do Unii Bankowej, tak? Jeszcze, żeby przystąpić na przykład do euro, jakby się chciał, to trzeba wstąpić do Europejskiego Systemu Stabilizacyjnego, ESM-u tak zwanego, tak? Wpłacić tam kapitały, gwarantować długi, które były udzielane do Grecji, Hiszpanii, Portugalii. No to pan minister mniej więcej pokrótce oczywiście opisał, co to jest Unia Bankowa, co to jest Europejski Rynek Finansowy, z czym to się je, jakie są konsekwencje, to ja wejdę do tych słów, które są przed tymi terminami, do prawdziwie zintegrowanego. Tak piszą Macron i Scholz, co jak ja rozumiem, znaczy, że albo wszyscy będą mieli euro, wszyscy będą w Unii Bankowej, każdy kraj członkowski, albo fora z Unii Europejskiej. Tak to należy oczekiwać. Nie można być naiwnym. Zapowiedź, ten artykuł jest zapowiedzią dociśnięcia, mówiąc kolokwialnie, zmiany traktatów, czyli stworzenia jednego państwa pod przewodnictwem Niemiec i Francji. No i to jest prosta konkluzja. To jeszcze pana ministra podpytam w tym aspekcie o podatki. Cały czas się mówi, że Unia będzie miała więcej środków własnych, czyli będzie miała więcej podatków, które nie będą własnych podatków, nie środków, które my przekazujemy w ramach składki, tylko że Unia Europejska sama sobie zarobi. Gdzie może zarobić Komisja Europejska? Nie, Komisja Europejska nie zarabia. Komisja Europejska po prostu bierze nasze pieniądze, tak jak każdy rząd. Rząd nie ma swoich pieniędzy. Natomiast w tym artykule również pojawia się ostatnie zdanie, że właśnie musimy wrócić do dyskusji stworzenia nowych środków własnych. Środki własne to są po prostu zasoby, które kraje wpłacają poza składką członkowską ustaloną, które zostały uzgodnione w 2020 roku. Więc w dużej mierze jest to tak jakby tworzenie nowych zasobów. Jest to wprowadzenie troszeczkę bocznymi drzwiami, takimi tylnymi drzwiami, redystrybucji innej niż składki. Polska obecnie wpłaca mniej więcej około 3,5% całości budżetu, który jest, to jest składka Polski, wynikająca z naszego dochodu narodowego brutto w stosunku w całej Unii Europejskiej. Natomiast wprowadzanie składek, tak zwanych nowych środków własnych, w których udział Polski byłby większy niż 3,5%, tak jak to były plany robione, jeśli chodzi o CBAM, czy opłatę od plastiku, czy być może udział w ETS-ie, gdzie te środki przekraczają większy udział Polski niż 3,5%, to znaczy, że de facto tylnymi drzwiami zwiększa nam się wpłaty do Unii Europejskiej. Płacimy więcej niż proporcjonalnie powinniśmy. Ale czy jak rozumiem, cały ten pomysł na właśnie różnego rodzaju środki własne, to jest pomysł na to, żeby ulżyć płatnikom netto, a tym, którzy są beneficjentami funduszu, żeby relatywnie więcej płacili? Tak, oczywiście i bardzo proszę zauważyć, że te nowe środki własne, czyli gdy z polskiej strony padła propozycja, wprowadźmy środek własny, czyli byłby opodatkowaniem od transakcji finansowych. Więc z naszego punktu widzenia Polski, gdzie nasz sektor bankowy i transakcje finansowe, rynek finansowy jest relatywnie bardzo mały w stosunku do tego, co jest w Niemczech, Francji, Włoszech, no to tamte kraje były przeciwne, bo relatywnie one by więcej płaciły. Zaczęto dyskutować o opłacie za przeloty. Z punktu widzenia Polski, być może w perspektywie następnych 10 15
15 lat nam się podwoił ruch lotniczy, bo my robimy się bardziej zamożni. Gdyby powstał CPK, to zwiększa się cały transport logistyczny, więc my relatywnie płacilibyśmy znowu również więcej. Więc wszystkie te rzeczy to jest zrobione w taki sposób, żeby odciążyć płatnikom netto kosztem tych, którzy otrzymują czyli środki. Czyli ktoś mówi, wprowadźmy własne finansowanie, to nas nie będzie kosztować, składka będzie taka sama, ale Unia będzie miała więcej pieniędzy, to mówi jednocześnie Niemcy mniej się będą dołożyć, czy Francja na Unię, a więcej dołoży się Polska, Rumunia, Bułgaria, Włochy również. Panie redaktorze, proszę pokazać mi przywódcę kraju, czy polityka danego kraju, który wychodzi i mówi, wpłacajmy my jako kraj więcej do Unii Europejskiej. Każda propozycja, która wychodzi z ust danego przywódcy kraju czy polityka, jakby tego nie ubierać słowa, trzeba to rozłożyć na czynniki pierwsze i zrozumieć całą propozycję i zawsze na końcu okazuje się, że kraj, który wyszedł z tą propozycją, jest najlepiej traktowany przez tą propozycję i zyskuje na niej. Inaczej byłoby to nieracjonalne. Można być naiwnym. W naszym studio Piotr Nowak, były minister rozwoju i technologii w rządzie Mateusza Morawieckiego. Proszę, panie ministrze, długa rozmowa, bo pan minister, jak sprawdziłem, nie wypowiadał się do mediów od początku roku 2022, czyli ponad 2 lata żadnego wywiadu pan minister nie udzielił, stąd bardzo dziękuję, że pan przyjmuje zaproszenie, to raz, a dwa, trochę się tematów nazbierało do omówienia. Powiedział pan tak, ten artykuł, o którym traktowała pierwsza część naszej rozmowy, czyli wspólny artykuł Olafa Scholza i Emmanuela Macrona dla Financial Times o tym, jak ma wyglądać Unia Europejska. Jak pan minister powiedział, że to jest sygnał, że będzie dopchnięty, sfinalizowany Zielony Ład, a z drugiej strony przywódcy martwią się o konkurencyjność. Proszę mi powiedzieć, jak z jednej strony dopchnąć Zielony Ład i dopchnąć transformację energetyczną, a z drugiej strony sprawić, żeby Europa znowu stała się konkurencyjna? To są przeciwstawne kierunki. I politycznie można wszystko zrobić. Natomiast prawa ekonomii są twarde i to się po prostu kupy nie trzyma, o czym już widzimy protesty rolników, które były w całej Europie i również u nas w kraju. To jest pierwsza grupa, która racjonalnie myśli, bo rolnicy nie mogą żyć w oparach jakichś obietnic. To są ludzie, którzy ciężko pracują i rzeczywistość weryfikuje ich pracę, ich popełnione błędy każdego dnia. Jeśli rolnik za późno zasieje, czy źle zasieje, zawsze szybko zbiera. Rolnicy to jest ta grupa, która jest naprawdę twardo chodzi po ziemi i oni pierwsi widzą, że z jednej strony cały ten Zielony Ład ma w dużej mierze również na celu pozbycie się produkcji rolnej z Europy. Być może, tak jak pierwsze jakieś informacje są, już docierają, że różnego rodzaju negocjacje odbywały się również zakulisowo, o czym nie wszystkie kraje wiedziały. Dobrze, ktoś powie, palicho rolnictwo, to nie jest najbardziej dochodowa w naszej galaktyce forma produkcji, są znacznie bardziej dochodowe gałęzie, które dają znacznie większą wartość dodaną. Może one będą miały jakieś dopalenie, wykończymy rolnictwo, ale dzięki zielonym nowym technologiom i braku emisji stworzymy takie pola, gdzie będziemy dominować nad Stanami i Chinami i wszystkimi innymi krajami. Nie do końca, bo również proszę zauważyć, że rolnictwo daje nam bezpieczeństwo żywnościowe. To jest jedna z podstawowych form zabezpieczenia i bezpieczeństwa państwa. Natomiast proszę zauważyć drugą rzecz. Jeśli chodzi o wysokie technologie, to wszystkie regulacje, które do tej pory były tworzone, polegały na tym, że Europa się deindustrializuje, tak? Czyli teraz się mówi odwrotnie, teraz nawet Jerzy Buzek mówi, wszyscy w Unii Europejskiej, w Brukseli myślą o jednym, jak przywrócić konkurencyjność, jak zrobić proces reindustrializacji. Tak, dlatego Zielony Ład jest przeciwstawnym temu, ponieważ skutki pierwsze, które już widać, koszty energii, które się pojawiły w Europie, czy różnego rodzaju przepisy, które wymagają do wytwarzania tak zwanej czystej stali choćby, czy wprowadzania tych produktów, które są neutralnie klimatycznie, powodują to, że firmy takie jak BASF, niemiecki gigant chemiczny, który jest liderem na świecie, jeśli chodzi o technologię w przetwarzaniu chemii, tworzenie chemii przemysłowej, zamyka zakłady w Unii Europejskiej, próbuje je otworzyć poza Unią Europejską, ponieważ koszty funkcjonowania,
przewyższają zyski, więc to nie ma sensu. Z drugiej strony możemy zauważyć, ostatnio komisarz europejski Thierry Breton chwalił się, że sukces ogłaszał wprowadzenia nowych regulacji związanych ze sztuczną inteligencją. Natomiast wszystkie startupy, które powstają związane ze sztuczną inteligencją, powstają w Stanach Zjednoczonych. OpenAI, który ten ChatGPT powstał. I na to też narzekają i kanclerz Scholz i prezydent Macron w tym artykule, od którego wyszliśmy. Dlatego warto ich dopytać i ja zakładam, że być może, mam nadzieję, że polski rząd wie, bo to jest w tym raporcie Dragiego, oni rzucają hasła. To warto zapytać, dobrze, ale w jaki sposób chcecie to, panowie, zrobić, ponieważ oni mówią o komputerze kwantowym, tak, o technologiach kwantowych, a proszę zauważyć, że ten wyścig już trwa od wielu lat. Ja nie słyszałem o żadnej europejskiej firmie, która się specjalizuje w tej technologii, jest liderem, natomiast słyszałem o IBM-ie, Intelu, Amazon, Google i proszę zauważyć jedną rzecz. My, jako Polska, również mamy tu duży potencjał i warto, żeby nasi rządzący go eksplorowali, ponieważ komputery kwantowe są przyszłością, ale również komputery kwantowe generują niesamowite szanse rozwoju, o których do tej pory nie byliśmy w stanie nawet zamarzyć, natomiast generują potężne ryzyka, tak? Jeśli powstanie komputer kwantowy i pewne kraje, możemy sobie wyobrazić, będą go miały wcześniej, internet staje się przezroczysty, czyli różnego rodzaju hasła, szyfrowanie staje się transparentne momentalnie. Trzeba zacząć transformować systemy na tak zwane quantum resilient, czyli żeby były szyfrowania odporne na złamanie przez komputery kwantowe. Jeżeli czas do powstania komputera kwantowego od dzisiaj do w pełni funkcjonalnego, my się o tym pewnie nie dowiemy, to będą kraje używały, to jest jakby broń atomowa w pewnym sensie, miały, to jeśli to jest załóżmy 5 lat, to jeżeli przetworzenie naszych systemów krytycznych w Polsce zajmie 6 lat, to już mamy rok dziury. Już mamy problem dzisiaj, tak? I my jako Polska mamy profesora Artura Eckerta, który jest na Uniwersytecie Oksfordzkim czy na Uniwersytecie w Singapurze. Jest to ojciec, założyciel kryptologii kwantowej. Ten pan profesor dostaje różnego rodzaju nagrody. Cały czas się mówi, że być może w pewnym momencie dostanie nagrodę Nobla. Dlaczego takich ludzi my nie ściągamy do Polski? Właśnie, bo nie działa, nie tylko, że w Warszawie, ale nie działa ani w Paryżu, ani w Berlinie, działa tak, za oceanem. Tak, mamy potencjał, jako Polska, do rozwijania tego typu rzeczy. Tak jak mówię, OpenAI, 1/3 pracowników to są Polacy. Wykorzystajmy ten potencjał, tak? Dobrze, a z Zielonym Ładem, z pakietem Fit for 55 damy radę wykorzystać ten potencjał? Jeden z ostatnich, a może zgoła ostatni wywiad, jaki pan udzielił w styczniu 2 lata temu, to był prosty. Fit for 55 to jest zabójczy pakiet dla unijnej gospodarki, tak pan mówi. Oczywiście i to widać. Europa się deindustrializuje. Teraz, gdy powstają różnego rodzaju napięcia w Azji związane z Chinami i chęcią przemodelowania całego systemu władzy, przepływów środków, który się dzieje już od wielu lat. To nie jest coś nowego. Po prostu dochodzimy do punktu kulminacyjnego. Firmy przenoszą, poszukują, gdzie mogą się przenieść i Unia Europejska, tworząc te regulacje związane z Fit for 55, Zielonym Ładem, nie pozwala tym firmom przychodzić tutaj. Proszę zwrócić na koszty energii. Koszty energii będą bardzo wysokie. Nie da się stworzyć systemu energetycznego opartego na wiatrakach i na panelach słonecznych. Musi być tak zwana stała baza, czy to elektrownie gazowe, czy to elektrownie węglowe, czy to elektrownie atomowe. I wyścig o elektrownie atomowe już trwa. Ja nie bardzo rozumiem, czemu my jako Polska opóźniamy to obecnie. Ja ostatnio przeglądałem oferty pracy i Microsoft zatrudnia inżynierów od elektrowni atomowych. Czyli najprawdopodobniej chce tworzyć swoje SMR-y i obsługiwać. Dlaczego? Ponieważ proszę zauważyć jedną rzecz. Sztuczna inteligencja, komputery kwantowe, to wszystko pochłania bardzo dużą ilość energii. Z jednej strony centra danych są potrzebne do przechowywania danych i tych danych rośnie eksponencjalnie. Przecież to jest utrzymywane na serwerach, które po pierwsze potrzebują prąd do przetwarzania, po drugie prąd do chłodzenia tego wszystkiego. No tak, podobno to jest znacznie więcej niż ten Bitcoin. No, a Bitcoin to i tak są olbrzymie ilości energii. Tak, więc proszę zauważyć jedną rzecz. Koszty energii w Unii Europejskiej przez Zielony Ład będą szły do góry. I to będzie kolejny cios w tę najbardziej dochodową... To jest kompletnie irracjonalne zachowanie. Mówienie o dociskaniu czy forsowaniu Zielonego Ładu i mówienie o przywróceniu konkurencyjności, no to jest jak woda z ogniem. Tego się nie da pogodzić. Będzie dymić, będzie szumić. Nie da się. I to mówią ludzie, którzy forsowali to przez ostatnie lata w Unii Europejskiej. To się nie sprawdza. Oni dalej idą na przełamanie. No to prawa ekonomii nie da się przełamać. To wraca jak
bumerang. No i niestety ja patrzę pesymistycznie, jeżeli to będzie kontynuowane, a z tego artykułu widać, że ma być kontynuowane, więc to jest bardzo niebezpieczne. Naszym gościem Piotr Nowak, tak jak powiedziałem, były minister, ale nie polityk, w tym sensie, że nigdy nie poseł, nigdy nie był pan, choć ja dobrze pamiętam, mogę się mylić, ale sprawdzałem, żadnym członkiem partii politycznej też pan nie był. Od jakiegoś czasu jestem członkiem Partii Politycznej Prawa i Sprawiedliwości i jestem z tego dumny. Proszę, proszę, to mi umknęło. Panie ministrze, to w takim wypadku zapytam, co robić? Przepraszam za leninowskie pytanie, ale jest, co może kraj takiej wielkości jak Polska z takimi zasobami zrobić, jeżeli idzie maszyna, o tym powiedzieliśmy, idzie maszyna wielkich państw europejskich, no Francja znacznie większa od Polski, Niemcy dwukrotnie większy ludnościowo, znacznie bardziej silnik kapitałowo i politycznie tym bardziej. Jest kilka rzeczy, tak? Bo z jednej strony siłę kraju, jeśli chodzi o scenę polityczną, są dwa narzędzia. Jednym z narzędzi jest silna gospodarka, a no, my relatywnie szybko nie dogonimy, ponieważ no, zbudowanie silnej gospodarki to trwa przez jakiś czas. Z drugiej strony jest siła militarna kraju, tak? My no, doszliśmy do czasów niestety, gdzie Rosja pokazała swoją prawdziwą naturę. I tutaj podkreślę, Prawo i Sprawiedliwość i świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński był jedynym praktycznie liderem, który o tym mówił i miał wizję i widział, co się dzieje na świecie. To my odbudowujemy swoją siłę militarną. Natomiast siłę gospodarczą buduje się przez wiele lat. I teraz bardzo proszę zauważyć jedną rzecz. Z jednej strony, no my już od kilku miesięcy nie mamy szefa Polskiego Funduszu Rozwoju, czego ja kompletnie nie rozumiem. No to jest Paweł Borys, zdaje się, pełni obowiązki. Nie, już nie jest. Już nie jest, też już nie jest. Proszę sobie założyć na stronę, nie ma tam żadnego prezesa. Więc proszę zauważyć jedną rzecz. My jako Polska powinniśmy zacząć przejmować korporacje międzynarodowe, tak? Z jednej strony fajnie, że kupujemy uzbrojenie, natomiast z drugiej strony, gdyby nie daj Boże, doszło do konfliktu militarnego, te zasoby, które mamy, w pewnym momencie gdzieś się i tak wykończą. I wiemy, że pierwszą ofiarą konfliktów zbrojnych jest prawda. Więc my jako Polska powinniśmy posiąść narzędzia, które pozwoliłyby nam budować nasz przekaz globalnie na świecie. Ponieważ gdy będziemy mogli sprzedawać naszą wersję wydarzeń, naszą historię, to co my widzimy, co się dzieje, to wtedy będziemy w stanie wymusić na krajach szeroko rozumianego Zachodu dostawy potencjalnych uzbrojenia i tego typu rzeczy. Więc dlaczego nie bardzo rozumiem, dlaczego my jako Polska mamy kompleksy, nie możemy się ich wyzbyć, żeby na przykład zacząć skupować udziały Warner Bros. Discovery, tak? Globalnej grupy, która ma CNN, ma TVN24, ale nie chodzi o to, ma na całym świecie globalne media, tak? Rynkowa kapitalizacja Warner Bros. Discovery jest na poziomie 20 miliardów dolarów. To nie są oszołomujące. Kupno 10% akcji stanie się największym udziałowcem w Warner Bros. Discovery i idące za tym pewne przywileje, rada nadzorcza, członek zarządu, tak? Tego typu rzeczy, to jest 2 miliardy dolarów. To jest 8, no dobrze, ale jak 8, był pan w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego, a premier Mateusz Morawiecki, jak wiemy, zna się na rozmaitych kapitałowych relacjach. Czy pan to proponował? Czy w ogóle to było rozważane? Czy to jest takie mówienie? No bo tak powiedzieć, kup pan sobie 10% Discovery, a będziesz pan szczęśliwy. No to jest taka mowa. Nie, proszę, tak, tylko jak byłem wiceministrem, to zajmowałem się zupełnie innymi rzeczami. No tak, ale człowiek może powiedzieć parę rzeczy, którymi się nie zajmuję. Tak, tylko te pomysły rodzą się nie 5 lat temu, tylko to się rodzi z pewnego doświadczenia, obserwacji na świecie, która się dzieje. Pewne tak zwane okna szans otwierają się w pewnym momencie się zamykają. I wydaje się, że tego typu przedsięwzięcia na dzień dzisiejszy są możliwe. Proszę zauważyć jedną rzecz. Ale jak Polska, jako Polska ma kupić kawałek Discovery? Przecież akcje Discovery są notowane na giełdzie. Ale Polska, kto wtedy? Mamy Polski Fundusz Rozwoju, tak? Polski Fundusz na Rozwoju. Przykład, tak. Nie ma tu problemu. Przecież można... Jak Łukasz się ucieszył? No po prostu się ucieszył. Jest współwłaścicielem Discovery. Proszę zauważyć. Proszę zauważyć. Ale mamy rząd Donalda Tuska. To nie jest chyba jego pomysł. No... Trudno mi powiedzieć, natomiast wydaje się, że łatwo. Nie, ponieważ, no tak, natomiast nie widać żadnej strategii obecnego rządu, tak? I to jest bardzo niepokojące. Proszę zauważyć jedną rzecz. My dla polskich przedsiębiorstw potrzebujemy wsparcia, żeby wychodziły za granicę. Tego typu problemy miały również Niemcy 50-60 lat temu i powstał między innymi Commerzbank, który się specjalizował, żeby średnie i małe przedsiębiorstwa niemieckie internacjonalizować. Ja zakładam, że
pan premier Tusk może wykorzystać swoje kontakty, bardzo dobre relacje z Niemcami. Rząd niemiecki 2 lata temu ogłosił, że chce sprzedać 15,9% udziału w Commerzbanku, który posiada, jako kraj, który kupował podczas kryzysu, dokapitalizował ten bank, że chce to sprzedać. Więc ja zakładam, że można wykorzystać te dobre relacje, żeby Polska, to jest około 2-3 miliardów euro, nabyła ten pakiet Commerzbanku. Dlaczego? Poproszę zauważyć jedną rzecz. Ten bank ma doświadczenia w internacjonalizacji niemieckich spółek. No tak, ale jak pan przyjmie 15%, to nie będzie pan miał znaczenia przecież w nie, takim banku. Staje się to... pan, momencik. Panie rektorze, staje się pan największym udziałowcem w takim banku. Obecnie rząd niemiecki wstawia swojego przewodniczącego Rady Nadzorczej, który ma wpływ również na zarząd, tak? I proszę zauważyć jedną rzecz. Nie chodzi o posiadanie tego banku całkowicie, tylko chodzi o posiadanie wpływu w tym banku. Jeżeli ten bank ma w 50 różnych krajach swoje oddziały, swoje banki, tak jak mBank w Polsce, więc my jako Polska moglibyśmy wtedy zacząć wprowadzać na przykład po 2-3 studentów do każdego kraju, gdzie jest Commerzbank, na roczne staże. A może stworzyć własny Commerzbank? Nie mamy do tego kapitałów. To już są potężne kapitały. My powinniśmy stworzyć inny bank. Tak jak rozmawiamy o Trójmorzu, tak? Trójmorze było projektem takim geopolitycznym. Może nie wszystkie kraje by do tego Trójmorza weszły, ale żebyśmy się poruszali w tej definicji, powiedzmy dokładnie, konkretnie, ale żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy, tak? Żeby stworzyć Trójmorze, powinniśmy, żeby to zaczęło funkcjonować i wspierać naszą gospodarkę i gospodarkę krajów, które są tam, i zacieśniać nasze relacje. Nic nie zacieśnia tak relacji jak wspólny interes. Powinniśmy stworzyć Bank Trójmorza. Bank Trójmorza byłby lepszym rozwiązaniem niż fundusz z jednego prostego względu. Fundusz nie może wykorzystywać dźwigni finansowej. Wpłaci pan 100 milionów dolarów, to 100 milionów dolarów można zainwestować. Gdybyśmy stworzyli Bank Trójmorza, to 100 milionów dolarów wpłacamy na kapitały i ze 100 milionów dolarów możemy zrobić 500-600 milionów dolarów pożyczki. Ale nie stworzyliśmy takiego banku. Ja miałem w pewnym momencie zapewnienie od pana premiera, że to idzie w tym kierunku. Najpierw fundusz, potem stworzymy bank. Nie zdążyliśmy tego zrobić. Natomiast proszę zauważyć, tak jak powstała wspólnota węgla i stali, to zaraz powstał Europejski Bank Inwestycyjny, tak? To są mechanizmy, które łączą wspólnotę na początku, żeby ona się utwardziła. I to byłoby coś, co po pierwsze mogłoby wspierać polskie firmy i również naszą transformację energetyczną. Która trwa, ale o której pan powiedział, że cały system transformacji zielonej energii, paktów energetycznych prowadzi Europę na manowce, że jest sprzeczność między rozwojem a tym wszystkim, co robi Unia Europejska. Ale dobrze, a jaki jest, bo przecież to nie jest tak, że prezydent Francji i kanclerz Scholz są oderwani zupełnie od liczb, od Excela, od lobbingu i tak dalej. Ten biznesplan, kto na tym robi interes? Założenie było takie, żeby zaczęły robić firmy niemieckie, tak? Siemens był przygotowany, miał technologię, jeśli chodzi o wiatraki. Niemieckie firmy, jeśli chodzi o przygotowanie do tworzenia elektrycznych samochodów, już od dłuższego czasu był, nawet przecież jakiś czas temu był stworzony wyścigi, tak jakby formuły pierwsze, jeśli chodzi o samochody elektryczne. To było testowane i to było nadzieja, że Niemcy będą w stanie, że tak powiem, dać sobie impuls na kolejne dziesięciolecia, ponieważ transformacja energetyczna, żeby się dokonała w pełni, ale nazwijmy to bezboleśnie, to są dekady. I Chińczycy się pojawili i de facto... zepsuli wszystko. Tak jest. No dobrze, ale już są, już psują, to po co jeszcze w to iść? I teraz starałem się zrozumieć logikę Francji. To jest logika polityczna. Ja miałem przyjemność rozmawiać między innymi w cztery oczy z jednym z polityków z Niemiec, bardzo ważnym. I właśnie rozmawiamy w ten sposób. Ja mówię, no słuchaj, ale przecież ten Zielony Ład, no to ja byłem we Francji, spotkałem się z grupami przemysłowymi we Francji, które wtedy mówiły, jak byłem ministrem, panie ministrze, wy jako Polska zatrzymajcie ten Zielony Ład. Bo my idziemy na manowce. My idziemy na manowce. Ja mówię, dobrze, no to poproście swojego prezydenta, swoje władze o to, bo to wasi politycy pchają. No tak, ale my tego nie możemy zrobić oficjalnie, bo jako przedsiębiorstwa inwestowaliśmy w to PR-owo przez ostatnie kilkanaście lat, klimat, i teraz nie możemy z tego wyjść. Czyli to jest to samo. To jest pułapka propagandy, którą Unia Europejska wytworzyła, i zagrożenia ostatniego pokolenia, tak, które jest. Mówi, jeżeli nie zrobicie transformacji, to wszyscy tak zginiemy. Jest. Tak jest. I z tej pułapki nie może wyjść ani Macron, ani Scholz, dlatego bo zbudowali swój że kapitał polityczny na wielu tego typu czyli definicjach. Wiedzą teraz o nie tym, mogą że się... prowadzą do bankructwa. No oczywiście. Tak, ale ten przepływ pieniędzy, bo to jest takie pytanie, jeżeli tworzymy budżet centralny,
tak. Unii Europejskiej, tak? Gdzie zbieramy już podatki. Mamy wieloletnie ramy finansowe, 7-letni budżet mamy. Na razie jest mało, potem będzie coraz więcej pieniędzy. No to jest, można przy okazji zacząć zadłużać Unię Europejską jako nowy podmiot. To już się dzieje przecież, KPO. Ale można zadłużać jeszcze bardziej Unię Europejską. Znaczy może być tak, że rozumiem, że majątek wszystkich Europejczyków jest zadłużony, ale w każdym kraju oddzielnie, a teraz może nastąpić coś, o czym się mówi, rolowanie długów. Czy jest taka możliwość, czy nie ma takiej możliwości? Znaczy, ideologicznie można pomyśleć, że to w tym kierunku idzie, natomiast technicznie jest wiele, że tak powiem, problemów z tym związanych, ponieważ no to jednak musiałby powstać jeden kraj, który tak jakby no finansuje się, jeden rząd, jeden kraj przejmować zobowiązania. Ja nie sądzę, żeby... Ale dlaczego jeden, jeżeli Unia ma być podmiotem, to dlaczego ma powstać jeden kraj? Tak, tylko gdyby proszę zobaczyć jedną rzecz, jeżeli zapadają obligacje na przykład wyemitowane przez Włochy, to rząd włoski musi je spłacić. W jaki sposób ma je spłacić? To musi pożyczyć pieniądze od kogo? Albo od tych samych inwestorów, no albo gdyby pożyczył je z Unii Europejskiej i spłacił, to i tak musi potem oddać do Unii Europejskiej. Więc to nie da się w taki prosty sposób zrobić, że Unia Europejska przejęłaby zadłużenie innych krajów. To trudno jest... Nie, nie przejmuje zadłużenie innych krajów, tylko bierze kolejne tworzy długi. Nowe. A nie, no to, tworzy ale to się dzieje. No, nową szufladkę. Nową szufladkę i to bardzo pojemną ale szufladkę. No to, panie rektor, no to już się przecież dzieje. Przez całe KPO, czyli Fundusz Odbudowy, Recovery and Resilience, który powstał, tak, to była część grantowa, która musi być wpracowana ze środków własnych, o których z panem redaktorem przed chwilą rozmawialiśmy, i była część tak jakby pożyczkowa. Unia Europejska wyemitowała obligacje i teraz kraje, które dostały środki z tych obligacji, z KPO, tej części pożyczkowej, będą musiały ją spłacić. I to w ten sposób wygląda. Gdyby któryś kraj... I to było otwarcie takiego okienka, ale teraz tak. Można zrobić drzwi, można zrobić autostradę do tych długów, można zrobić rozmaite rzeczy. Można, tylko to idzie również z tym, że jeżeli, tak jak to w tym artykule między wierszami można wyczytać, jeżeli ja jako Niemcy, jako Francja mam się na to zgodzić, że będę w pewnym sensie no, jako Unia Europejska, czyli to inwestorzy się nie interesują, jeżeli Grecja na przykład mówi, ja nie mam na oddanie środków na spłatę tej części mojej, no to inwestorów to nie interesuje, tak? Jeżeli mi nie oddacie pieniędzy, to jest bankructwo. No więc Niemcy i Francja mówią, okej, my mamy zasobne kieszenie, no to my za tą Grecję, że tak powiem, trochę zwrócimy. No to jeżeli tak ma to działać, to Niemcy i Francja mówią, okej, my się na to będziemy godzili, ale chcemy za to więcej władzy. I to w tym kierunku idzie zmiana traktatu. I taki mechanizm ma być zastosowany. Tak, czy nie jest tak, że to politycy lewicowi, nazwijmy tych centrowo-lewicowi, liberalno-lewicowi, kupują sobie na przykład 25 lat czasu, no bo skoro można zadłużać, skoro można brać nowe podatki, to znaczy ja będę miał możliwość prowadzenia takiej polityki, którą prowadziłem dotychczas, czyli socjalnej. Mieszkanie dla młodych, pakiet seniora, ryż dla Łukasza Jankowskiego. Tylko po pierwsze, no to musiałoby nastąpić zmiana traktatów. Ja głęboko wierzę, że żaden polski rząd nie zgodzi się na zmianę traktatów w takiej formie, jakiej była zaproponowana, i nie zgodzi się na oddanie prawa weta. Ponieważ oddanie prawa weta to jest oddanie suwerenności Polski. Doświadczenia pokazują, że kraje typu Niemcy, Francja, Włochy rozmawiają z nami o wielu rzeczach wtedy, gdy jest jednomyślność. No, bo boję się, że dany kraj zawiesił. Słyszał pan ministra Sikorskiego przecież, który powiedział, że no tam 5/4, 4/5 i tak dalej, ale że weto ma być oddane. To jest, jeżeli do tego dojdzie, to jest działanie na szkodę Polski. Ale przecież mocarstwo europejskie powstanie dzięki temu. Nie będzie mocarstwa europejskiego. Ja jestem przekonany całkowicie, że jeżeli będzie kontynuacja tej polityki i cały czas wprowadzanie Zielonego Ładu i w tym zostaniemy, w perspektywie kilku lat ludzie wyjdą na ulicę i zmiotą elity rządzące, ponieważ to doprowadzi do, w pewnym sensie, do biedy i do deindustrializacji Europy. To nie da, praw ekonomii nie da się oszukać. One czasami, można je przeciągać, można je opóźniać. Bieda to znaczy upadek, tak na dobrą sprawę, tak. Bo wtedy nie będzie nic pozytywnego. No, jeżeli jest nastąpi... moment, kiedy można mieć plan pozytywny, ale w momencie upadku już nie ma planu pozytywnego. Jeżeli nastąpi zubożenie społeczeństwa i wszyscy to czują w kieszeniach, bo de facto ludzie głosują tak jakby no, portfelami. Ostatnio widziałem ciekawy wykres pokazujący dochody gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych. I już się mówi w kręgach geopolitycznych, tam gdzie wróciłem, bo akurat wróciłem z Harvardu, mówi się o tym, że Trump ma wygrane wybory w kieszeni. Dlaczego? Bo to pokazuje, że przez kadencję Trumpa netto zasobność, realne dochody gospodarstw domowych wzrosły o 40%. Na razie trwa Bidena, proces w Nowym Jorku, tak, być może zostanie skazany. To może się zdarzyć ponieważ dzisiaj. Jest, tak, dokładnie, bo są wykorzystywane różnego rodzaju kruczki prawne, żeby go zatrzymać, ponieważ
jeśli tego nie będzie, realne dochody gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych za kadencji Joe Bidena, czyli przez ostatnie 3 lata, są na poziomie zero, czyli nie wzrosły. A za Trumpa było 40%, więc Trump w cuglach wygra wybory, jeśli nie zostaną postawione różnego rodzaju kruczki prawne, żeby go zatrzymać. I tego się boją liberalno-demokratyczne, lewicowe de facto elity w Stanach Zjednoczonych. To samo będzie w Europie. Tak jest. To samo będzie w Europie. To postawmy kropkę, jeśli chodzi o Europę. Jedno małe postscriptum. Ja pana ministra poznałem jako wiceministra finansów, który zarządza między innymi polskim długiem. To był taki gabinet nieduży, ale w nim były spore monitory, gdzie różne wykresy, których ja kompletnie nie rozumiałem. No to pan był od tego. Tak. Pan minister handlował polskim długiem, ale to może nie mamy... Nie handlowałem, emitowałem. Emitowałem, no dobrze, dobrze. Emitowałem. Handlowałem wszystko w przeszłości, jeszcze przed pracą. Emitował i starał się lokować też polski dług w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, co jest bardzo istotne. To trochę nauka, trochę sztuka, mi się wydaje. Jest, ale nie ma, mamy 6 minut, 5 minut, to nie opiszemy lokowania i emitowania polskiego długu. Trochę polityki na koniec. Słuchamy wszyscy Donalda Tuska, który mówi zagrożenie, hala przy Marywilskiej, być może rosyjscy dywersanci, być może pożar, wojna, sytuacja krytyczna. Jesteśmy w okresie przedwojennym. To jest hasło Donalda Tuska. Jak to się odbija wśród rynków finansowych, wśród inwestorów, wśród tych, którzy kupują polskie obligacje albo chcieliby tutaj poważne pieniądze zainwestować? No, tego typu stwierdzenia przez przedstawicieli obozu rządzącego, czy konkretnie przez ministrów, czy przez pana premiera per se, nie służą polskiej gospodarce i nie służą inwestorom, ponieważ inwestorzy siedząc czy za oceanem, czy w Azji, słyszą jedną, drugą wypowiedź pana premiera, który tak jakby dramatyzuje i mówią, no dobrze, skoro tam za chwilę może być wojna, to dlaczego ja mam tam inwestować moje środki? I z tego punktu widzenia inwestorzy nie nabywają nowego długu, nie inwestują w Polskę, utrzymują na dzień dzisiejszy to, co mają w polskich papierach dłużnych. Natomiast widać tendencję raczej, że zastanawiają się, kiedy z tych obligacji można wyjść. I tego typu przedsięwzięcia również niepokoją inwestorów, którzy szukają miejsca do zbudowania fabryki, do przeniesienia. No dobrze, ale co akurat rząd Donalda Tuska miał mieć lepszą prasę, lepszy klimat inwestycyjny? A ten klimat wbrew pozorom jest też istotny. Nie tylko słupki, nie tylko cyferki, ale też ogólny. No to trzeba wytłumaczyć potem tu Donald Tusk, Europejczyk, inwestujemy, bo to jest modne. Wydaje mi się, że oczekiwania inwestorów zagranicznych przed wyborami w październiku postrzegały Koalicję Obywatelską jako partię prorynkową, progospodarczą. I to było widać w odzwierciedleniu nawet właśnie polskich rentowności, które w październiku, w połowie października, 10-letnie obligacje były na poziomie około 6%. I to budziło alarm i niepokój. Tak, no, powszechne. Może taka była narracja robiona, natomiast ona była fałszywa. Natomiast jeśli chodzi o to, proszę zauważyć, że do grudnia, od października były oczekiwania, że wchodzi rząd rynkowy, racjonalny, z projektami gospodarczymi. Rentowności z 6% zjechały do około 5%. A od grudnia, od połowy grudnia, gdy no, wszedł nowy rząd i zaczął się wypowiadać, zaczął mówić, nagle okazało się, że rzeczy, które były obiecane, nie będą robione. Rentowności wróciły praktycznie do poziomu 5,80, dzisiaj 5,85, czyli do tego poziomu. Czyli niewiele niżej od tego kryzysu w październiku, kiedy także na tym Radia Wnet mówiliśmy, że niedobrze dzieje się z polskim długiem. Tak, no więc ten czar pryst. Ja miałem przyjemność robić taki program menedżerski na Harvardzie, gdzie spędzałem 2 razy po 3 tygodnie w takiej grupie doświadczonych osób, prezesów z całego świata. Było około 175 osób z 50 krajów na świecie. I rozmawialiśmy na różne tematy i między innymi tu z naszego regionu osoby, ale i również z Azji, no tak jakby ten czar prys. Są zaskoczone, że rząd, który obecnie mamy, no, łamie prawo perfidnie przy wielu rzeczach i nie ma tak jakby w to pomysłu. To już nie uwierzę, że na Harvardzie ludzie z tego świata tak analizują ustawę medialną i mówią, no nie, Donald Tusk złamał prawo, przyjmując taką poinfo. Nie, prysa nie analizują, ale prasa, również między innymi niemiecka, pisała o tym, że jest zaskoczona tym, co się dzieje. Z Azji, między innymi z Chin, z Japonii rozmawiałem z osobami, które są zaskoczone i tak jakby w lipcu przyjedzie z Chin również tutaj delegacja z inwestorami i są bardzo zaskoczeni, że rząd nie ma tak jakby pomysłu w ogóle, że powstrzymuje, tak jakby opóźnia powstanie atomu, CPK, to miało być centrum logistyczne. Są naprawdę niemile, z ich punktu widzenia, zaskoczeni obecną władzą. To jest temat Chin. Jeżeli pan minister jeszcze kiedyś przyjmie nasze zaproszenie, to omówimy, bo zdaje się, pan prezydent będzie do państwa środka leciał, a pan minister kiedyś emitował
obligacje denominowane w, tak, w walucie. Tak, byliśmy pierwszym krajem, który wyemitował tak zwany panda bonds na rynku chińskim. A kiedy wróci parytet złota na świecie? Nie wróci parytet złota na świecie, panie redaktorze. Mówi się o jakiś czas temu, żeby rozpocząć nowy proces z Brentonu. To cały czas będziemy drukować te pieniądze w nieskończoność, czy przyjdziemy na cyfrowy pieniądz? To... Krótka odpowiedź, tak? Nie. Pieniądz cyfrowy i cały system finansowy, jeśli chodzi o cyfrowy pieniądz, jest przyszłością, jeśli zostanie przygotowany dobrze z punktu widzenia również zagrożeń, które nie są komputery kwantowe, ale to idzie w tym kierunku. Cyfryzacja systemu finansowego jest przyszłością. Znaczek, nie pieniądz. Czyli ale teraz też tak jest. Teraz też tak jest. Tu mówimy o zmianach technologicznych, bo tak na dobrą sprawę, jak płacimy kartą, to też nie mamy banknotów. To jest cyfrowy przesyw. To jest prawda, że nie mamy banknotów. Nie mamy banknotów. A propos, Piotr Nowak, były minister rozwoju, wcześniej wiceminister finansów. Jak się okazało, jednak także trochę polityk, Prawo i Sprawiedliwość. Panie ministrze, dziękuję bardzo. Dziękuję za bardzo. I za wizytę w studio. Ta wizyta i takie audycje i takie rozmowy są możliwe dzięki naszym patronom na patronite.pl/radiownet. Za tą możliwość wszystkim patronom bardzo serdecznie dziękuję. To była Odyseja Wyborcza.